Pamiętacie odcinek z lipca zeszłego roku? Jagoda odnalazł wtedy pancerfausty i wzywaliśmy służby, aby zabezpieczyły miejsce i podjęły znaleziska. Teren aż roi się od wszelakich pamiątek po szlaku wojennym, którego kulminacyjne działania przypadają na zimę 1945 roku. Najbliższa sobota zapowiada się więc oby nie wybuchowo. Start poszukiwań w Tychach o godzinie 7 rano. Kierownik tych poszukiwań, czyli Arkadiusz, który nie boi się tam jakiegoś urzędu, dał mi program tych poszukiwań. Ogólnie start jest o godzinie 7 w sobotę w Tychach do 13. I te poszukiwania będą podzielone na dwie części. Pierwsze 2-3 godziny to będzie poszukiwanie w obrębie właśnie miejsca znalezienia tego Panzerfausta. Tam jest bardzo duży śmietnik, bardzo dużo sygnałów, też wychodzi dużo rzeczy z II wojny światowej. W drugiej części poszukiwań będzie można się zapuścić bardziej w głąb lasu. Tam jest bardzo duży teren, można się nawet zagubić tam. Dziś przyszły do nas sita. Niestety ostatnia dostawa z tymi drążkami w takiej cenie, jaką utrzymujemy od roku. Ceny aluminium poszły bardzo do góry i usługa anodowania tak samo wpływa na podwyższenie ceny, no ale na razie te ceny utrzymujemy, bo dostawa przyszła jeszcze w starych cenach. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać, bo kurs walut też ma na to wpływ. Może nie będzie aż tak źle, jak się zapowiadało albo zapowiada. MI4 na razie jest pod dostatkiem, Quest X10 tak samo, niestety X5 pustka i tak samo jak X5 to X30, przepraszam, Q30 z plusem tak samo. One już są w drodze, ale są problemy logistyczne na trasie statku. Po zamknięciu sklepu pojechałem jeszcze do DPD, bo było parę paczek, a potem wracam i minąłem ponoć Odyna na Morawie bodajże, w Szopienicach. No bo zadzwonił do mnie i mówi, że trąbił na mnie, a ja w ogóle nie zauważyłem jego pojazdu i jego mości. No i taki wyrzut, z takim wyrzutem mówił, czemu ja się nie zatrzymałem. Także bardzo przepraszam, no byłem zamyślony, ale jutro zapraszam tutaj. Od 9 mamy czynne, przyjedź, zamówimy jakąś dietetyczną pizzę i takie różne fajne rzeczy, które bardzo tu lubimy. I to by było na tyle w tym szybkim w miarę vlogu. Ja się zabieram za film z niedzieli, z czołgów. Jest bardzo dużo fajnego materiału. Chcę, żeby był film jeden, długi. Mało montażu, raczej wszystko nagrywane tak jak Jagoda to sfilmował, parę tam tylko ujęć przyrody, okoliczności przyrody, bo była ładna. Trzymajcie się, cześć!